Nie wiem, czy to legalne jest luty, a my testujemy kulę z Lasza z Mikołajem. Ładnie pachnie. Żegnaj, Mikołaju. 3, 2, 1, puu! A skubaniutki musuje ładnie. Troszkę krwiście to wygląda. Zamienił się w takiego dziwnego aniołka? Nie najlepiej z jego twarzą. Zamieniła się ta kula w taki kremowy kleks? Sama woda ma kolor takiej pomarańczowo-różowej lemoniady. Pachnie jakby luksusowo, jak święta Bożego Narodzenia w bogatym, dużym domu. Takim naparem z pomarańczy i cytryn z dodatkiem różnych korzennych przypraw, ale ma ten vibe takich właśnie niszowych, trochę drewnianych perfum. Wiecie, no u mnie święta zazwyczaj pachną cebulką odsmażoną do pierogów. To by dopiero była kula do kąpieli. Ale podsumujmy, z wodą nie stało się nic spektakularnego, jakby sam efekt buzowania też nie był jakiś Bóg wie jaki. Bardzo ładnie pachnie, woda jest kremowa, ale nie ma żadnych drobinek, więc daje takie 6,5 na 10.